O twoje usługi piłkarskie zabiegało wiele klubów. Ty wybrałeś Górnika Zabrze. Dlaczego? Powiem tak, jak pan mówi, tych klubów trochę było. Było zainteresowanie wśród różnych klubów i to w Ekstraklasy. Moja decyzja taka, to jest, ja tu byłem na Górnym Śląsku. Tu trzeba twardo stąpać po ziemi, trzeba walczyć o swoje. Osobiście nie znam trenera Nawałki, lecz też dużo opinii o nim słyszałem, dużo się dowiadywałem. Jest to trener, który się nie boi postawić na zawodnikach, w którym widzi potencjał. No, ale po prostu trzeba u niego bardzo ciężko pracować. Ja jestem do tego przyzwyczajony, jestem nastawiony na ciężką pracę i będę walczył o skład, żeby się zaprezentować tutaj kibicom śląskim. Trochę mnie ubiegłeś, jeśli chodzi o trenera Adama Nawałkę. Mam takie pytanie przygotowane. A jeszcze bym chciał wrócić może do Zagłębia Lubin. Z tym klubem byłeś związany przez bodajże 6 lat. Nie kusiło Ciebie zostać w Zagłębiu Lubin? Miałeś taką możliwość? Powiem tak, ja właśnie w wieku 16 lat wyjechałem z domu, z którego pochodzę, to z Leszna Wielkopolskiego. Przyjechałem do Lubina, tam szkoliłem w sumie się za młodego. Ogrywałem się. Jako takiej szansy ekstraklasowej nie dostałem ani razu, żeby zadebiutować. Potem poszedłem na rok na wypożyczenie, spędziłem też tutaj pół roku na Górnym Śląsku. W Zagłębiu teraz temat też był, wróciliśmy do tematu. Po ostatnim meczu też się spotkałem z zarządem Zagłębia Lubin, rozmawialiśmy. Po rozmowie, ja już w sumie rozmowy prowadziłem tutaj wcześniej z Górnikiem Zabrze. No i ja byłem od początku nastawiony na ten klub. Rozumiem, że właśnie bardzo liczysz na tą szansę w Górniku, że chcesz ją koniecznie wykorzystać. Dokładnie, gdybym tak nie myślał, to bym się tutaj nie pojawił. Zdecydowałem się na Górnik Zabrze i mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku, żeby to właśnie tą szansę wykorzystać i na pewno się pokazać publiczności, czy grać jak najwięcej w tej lidze. Z czym kojarzy Ci się Górnik Zabrze? Ewentualnie powiedz mi, jeśli orientowałeś się wcześniej, myślałeś o Górniku Zabrze. Ile tytułów mistrza Polski, takie pytanie do Ciebie, ma Górnik Zabrze? Znaczy akurat to ja wiem, bo orientuję się mniej więcej w piłce, więc wiem. Z tego co wiem, to jest 14 tytułów mistrza Polski. No i z czym się kojarzy mi tutaj Śląsk? No wiadomo, tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj ludzie stąpają twardo po ziemi, o swoje walczą, tutaj ludzie, nie chodzi też o piłkarzy, ciężko pracują. Jeżeli przychodzą na stadion na kibicować drużynie Górnika Zabrze, to też wymagają tego, żeby ci zawodnicy zasuwali na tym boisku i dawali sobie wszystko i pokazywali swoje umiejętności na boisku. O trenerze Adamie Nawałce wspominałeś. To jest trener, który słynie między innymi z tego, że proponuje, zachęca do wręcz katorżniczej pracy. Nie boisz się tej ciężkiej, katorżniczej pracy w Górniku? Właśnie tak jak wcześniej powiedziałem, ja jestem nastawiony na ciężką pracę, bo jak to mówią, praca popłaca, więc jestem do tego przygotowany. No i będę dawał z siebie maksa, będę dawał z siebie jak najwięcej, czego mam i mam nadzieję, że to zaowocuje. Jeszcze powiedz, jak długo podpisałeś kontrakt? Kontrakt podpisałem na 3-letni z opcją przedłużenia go kolejny rok. To będzie chyba teraz ostatnie pytanie. Co poza piłką robi Szymon Skrzypczak? Jakie masz hobby, zainteresowania, prywatne, pasje? No powiem tak, cały czas piłka, tylko piłka. Wcześniej miałem zainteresowania jeszcze, ale to za młodego, koszykówki, ale mój ojciec był zawodowym koszykarzem. Ja poszedłem w innych kierunków tą piłkę. Zainteresowania. Cały czas skupiam się na tej piłce, bo dla mnie to jest priorytet i głównie dążę ku tego celu.